Siema widzowie, mam urodziny 9 lutego, tak, to ja Daksy Żółty, nie myliliście się. I plan jest taki, jedziemy najpierw na zajezdnię, tam przystanek zajezdnia, czekam na zielone, żeby nie było. U mnie jest 16:55, 14 września tego nagrywam. I tak, zajedziemy na Ogrodową. Czekajcie, bo się otworzyły te drzwi, czy nie? Otworzyły. Czyli musimy zrobić kółeczko. Tą grę polecił mi kolega, więc go bardzo pozdrawiam, jeżeli on to ogląda. Pójdź. Tak jest. Po prostu w tych miastach. Dobra, jedziemy. Teraz jest znowu zajezdnia, proszę. W ogóle znalazłem taki mem. Że było coś takiego. Zielone, zielone. Jakieś gówno. Tak jest! Brawo! Dziwne, co nie? Ja gadałam sam. Jakby co? Podjedziemy tu. I czekamy na to zielone. Chyba przejeżdżam na żółtą. No co mi się złego stanie? Ostatnio jestem bardzo zajęty, dlatego w ogóle się nie zdziwcie, że wcześniej miałem wielką przerwę, wręcz gigantyczną, czyli że po prostu przez miesiąc nie nagrywałem. Bardzo was przepraszam za to wtedy, widzowie. Ukraińska. Widzieliście to? Ukraińska. Śmieszne. Jedziemy tam na te PKS. Tam o. Tylko że jedę przez ukraińską. To jest na żądanie, widać, widzowie. Mam nadzieję, że wam się filmik podoba. Nie patrzcie na te tabliczki po prostu, na których są wypisane linie. Ja robię własną linię autobusową. Ej,
Ej, co jest? Dobra, po prostu dwa razy będzie ukraińska. Bo już mnie to denerwuje. No już to nagrywam 5 minut. Aż mi boli ręka od tego trzymania telefonu. Serio, nie chcecie wiedzieć, jakie to uczucie. Trzymać telefon podczas grania. Dlatego z Minecraftem tak krótko nagrałem. Więc się nie dziwcie, bo wtedy byłem jeszcze mniejszy trochę. Nie zgadniecie raczej, jaki ja mam wiek. Boska, jak nie wcześniej. Po raz pierwszy jak nagrywałem Robloxy, to minęło z jakieś 8 minut wtedy. A wtedy prawie ręka mi odpadła. Ludzie, jakie to było bolesne. Nie dziwcie się po prostu, widzowie, że ja co chwilę uderzam o przystanki. Bo tak mam po prostu. Więc fajnie by było, gdybyście mnie nie wyzywali. Ostatnio chodzę na kółko szachowe. Nie wiem, czy was to interesuje, czy nie. Może niektórych tak, może niektórych nie. Chodzę też na programowanie. Czyli na pewno to macie, jeżeli chodzi o zgadywanie mojego wieku. Coś oczywiście związane z szkołą. Po głosie raczej poznacie, że mam... Po prostu jestem mały. I postanowiłem, że będę chcę nagrywać. Albo po prostu chcę być popularny. Popularny jak na przykład... Wojan, Palion. Moim marzeniem zawsze było być popularnym. Czekamy sobie normalnie na czerwone. Zapala się to światło. I pytacie, dlaczego nie przyjechałem właśnie tędy, tą drogą z tamtych znaków. Bo po prostu chciałem więcej przyjechać i więcej z wami rozmawiać. No bo was oczywiście lubię, widzowie. Nie tak nagrywamy po prostu, żeby być popularny, ale żeby ktoś miał co oglądać. Bo tak to gdyby nie było youtuberów, to by nie było muzyki na przykład, nie byłoby filmów, nic by nie było. A ja dołączam jako youtuber, mini youtuber. To będzie chyba najdłuższy filmik na całym moim kanale. Okej, hamuję. Włączyłem kierunkowskaz. To był super odcinek. Siemka i cześć. Yo, yo!